Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Dzisiaj przygotuję czeskie knedle buczane, które podajemy z kapustą zasmażaną oraz zwykłym klasycznym schabowym. Na początek przygotowuję rozczyn. Letnie mleko, do tego drożdże, cukier i mąka. Mąka oczywiście to jest mąka krupczatka. Można też użyć drożdży świeżych, około 7-8 gramów. Wszystko jest razem mieszamy, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Po około 20 minut dodajemy jajko w temperaturze pokojowej, sól, wszystko razem mieszamy, dodajemy mąkę krupczatkę oraz bułkę, taką zwykłą bułkę wrocławską, pokrojoną na małe kawałeczki. Musi to być bułka czerstwa, ale jednak nie twarda. Taka jednodniowa jest w sam raz. Kroimy na małe kawałeczki i wszystko razem mieszamy, wyrabiamy. Gdy wszystko już jest dobrze połączone, ponownie przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30-40 minut w ciepłe miejsce. Po upływie tego czasu przekładam ciasto na stolnicę i formuję z nich dwa wałki. Odstawiamy do ponownego wyrośnięcia około 30-40 minut. Po upływie tego czasu w lekko osolonej wodzie gotujemy knedle buczane. Z jednej strony 15 minut, po obróceniu knedli około 10 minut. Życzę smacznego!